Dobra, leci już. Siemanko, siemanko, witajcie z tej strony poniedziałku, bo wasi wojownicy ostrości, czyli ostry miś, wściekły byk. Dzisiaj z kolejnym poniedziałkowym ostrym testem. Tam nikt psu nic złego nie robi. Tak, nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że pies za chwilę... No już, dobra. No. I co? Czyli ostre testy, czyli ponowna recenzja ostrości. Tak, dawka ostrości. Mamy nadzieję, że tak. Smaczniejsza niż ostatnia. Dziś, jak już tu widzicie, tym razem bycze burgery. Bycze burgery. Tak. Tak. Zakupiony w sieci Kaufland. Aha, czyli, to nie jest reklama. Czyli na gotowo, czyli nie taki składany, jak to były mini burgery. Nie. Poszedłeś po... tym. Dobra, no jak widzicie, już trzymam w ręce, tak? Tak. Już chciałem napoczynać. Natomiast Blairs, Sudden Death, czyli nagła śmierć. Pierwszy z Blairsów, jaki będziemy testowali. Mamy jeszcze Megadeth, Ultradeath jeszcze nie mamy, ale jakieś słabsze to tam kiedyś. Kiedyś jakieś śmierci się W przyszłości. W każdym razie pozdrawiamy Michała tutaj, który nas tutaj atakował. Tak, kiedy będą Blairsy? Kiedy Blairsy, no to już jest jeden z nich. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Możesz dać znać, czy akurat tego próbowałeś, czy tak. Innego. No my zaczynamy od tego. Tak. Zakupiony na Będzie Piekło w cenie. Tutaj takiej. I jest to sos, jak tutaj skala pokazuje, trzeci od góry w kolejności właśnie. Mocy nad nim jest jeszcze Megadeth i jest Ultradeath, a pod nim jeszcze Afterdeath, Puredeath, Muerte, Original Death, Golden Death, Jalapeno i Sweet Death. Tak. To przeczytam skład. No, przeczytaj skład. Zobaczymy, co się znajduje. Jeszcze tak. 148 ml. Papryka, papryka habanero, papryka cayenne, ocet, naturalny aromat papryki, ekstrakt, sok z limonki, miód, przyprawy, gumak santanowa, kwas askorbinowy, czyli witamina C i rzęszeń. Będziemy zdrowi. Będziemy zdrowi? Bo to ma rzęszeń. A rzęszeń jest dobry chyba na koncentrację i pamięć, tak? Tak, będziemy. Obstawiam, że na pewno zapamiętamy długo, ten sos. Długo tego sosu nie zapomnimy, dokładnie. Ja myślę, że ja go nigdy nie zapomnę. O. Po tym, co on mi zrobi. Naklejka odklejona. Otwórz tą trumnę. No, taka właśnie kształt takiej trumienki, bo bardzo ładnej. No, otwórz. W środku kryje się jeszcze jedna niespodzianka. Ja tu już sobie pozwolę rozdziewiczyć tego burgera. A mianowicie w środku kryje się taka zawieszka, którą za chwilę wam pokażę. Tak, zawieszka? Tak. Trupia? Tak, trupia zawieszka. Potrzebujesz noża? Potrzebuję i mam. No, tylko się nie dziubnij. Postaram się nie dziubnąć. To faktycznie przypomina czachy. Faktycznie przypomina czachy. No, to jest taka czacha. Nie wiem, na ile to tu zobaczycie. Na ile przybliżymy? O. Taka czaszeczka. Taka czaszeczka tutaj. Blairs napisane. Z napisem Blairs. Ładny breloczek. Taki do kluczy idealny. Mamy dwa Blairsy, więc jedną będziemy czaszkę... Mieli. Jedną czaszkę zgarnie jeden, drugą drugi. Będziemy mieć czachowe. A trzecią, jak kiedyś będziemy mieć trzeci, to komuś damy. Tak, damy albo nie damy. O, tu niech siedzi może. O. Damy albo nie damy, tak. A sam sos. Przeczytaj skład. Tutaj jeszcze można... Skład czytałem już na tamtym. Czytałeś? Przecież. Aha, no to... Na wersji polskiej, natomiast... Przeczytaj jeszcze, to jest wartości odżywcze. Tak, tutaj jeszcze patrzę na wartości odżywcze. Zero kalorii. Plus minus. Może wiesz, te, które kalorie przyjmiesz,
to spalasz przez to, że to jest piekielnie ostre, nie? Pod tym względem może to tak działać. A czekaj, bo tu jest na ten, na 5 ml, więc. No to przemnoż szybko w głowie. Na 5 ml węglowodany tu są podane gram. No. Nie ma wyszczególnionych cukrów. Czyli to nie będzie słodkie. Protein też 0. Tłuszczów też 0. Witaminy C 15%. I sodium, czyli sól, 120 mg na te 5 gram, czyli to jest 5%, czyli ponownie to masz 5 gramów soli na 100. Już się cieszysz? Bardzo. Jakbym W konsystencji taki, jakby miał strzelać, to bym powiedział, że taki płynno-zawiesisty. potrafił, to bym skoczył z radości po przeczytaniu, ile to ma zawartość. No nie, Tak, no słychać, że płynny? bulgota, no. Dobra, będziemy dozować łychę na ten. Najpierw może zawęszymy? Czyli bulgur. No, tak. Powąchaj go. Tak nieśmiało zaproponuję. Zawiał śmiercią. Testowaliśmy na ostatnich ostrych testach Na ostatnich ostrych testach był. z Mix Chili ten Voodoo Reaper. No? To pachnie tak samo. Tak? Ojoj. Ojoj, to mi się mina, że tak powiem, wyrzekł. Mniej intensywnie. Tak, mniej intensywnie, ale vibe, klimat jest taki sam. To się boję. Tak, kwachowo. Też pewnie solone jest, tak pachnie. Skoro drugi sos doprawiony solą w mocnym stopniu ma taki zapach. No, niepokojący to jest zapach. Sudden death with ginseng. Tak, ciekawe, który z nas. O fuj! Ciekawe, który z nas walczy. Nagłą śmierć. To pachnie tak samo. Ale mniej intensywnie. Ale tak samo. Powiedziałbym, że mniej bełtowo, tak jakby to już ktoś zjadł i wypluł, Tak, ale klimat jest ale taki klimat sam. jest bardzo zbliżony i podobny. Mieszałeś to przed otwarciem? Mieszałem to, ale mam problem to otworzyć tego burgera. No jest troszkę zapieczony, bo to cheeseburger był. Dobra, dozujemy łychę. Dobra, jakoś tutaj. Uważaj, bo robi takie bulbul. Jak Jest się tak, dało, jak tak jest. otworzyłem trochę. Tak jak jest sudden death, tak jest później sudden bulbul. Trochę się bułka tutaj Tak. rozćwiartowała, ale to nic. Ja sobie tutaj chyba rozleję to w kształcie krzyża. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Jeszcze do buły powycierać ten? Jak chcesz. I tak to zjesz, i tak to zjesz. No i tak to zjesz. Tak, przez tą wąską szyjkę robi taki bulbul. No. Sobie przydozuj, a my będziemy mieli chwilkę przerwy, żeby zrobić zdjęcie, jak to wygląda. Tak. Dobra, wracamy. Wracamy, już jesteśmy. Ja tutaj ten sos zakręcę, bo latają różne gadziny tu. Gajdziny. Gajdzin to jest w japońskim obcy, nie? Nie wiem. Chyba coś tak mi się. Widzieliście, wygląda to Niepozornie. niegroźnie, jakoś tak niezbyt mocarnie. Dobra, wcinamy pierwszy gryz. Smacznego. Duża sól faktycznie. Właśnie nie wiem, na ile to jest ta z mięsa, a na ile sosu. Jakaś cząstka.
razem bułka jest bardziej kompaktowa, to się bykowi w łapkach nie rozleci. W łapkach nie. Co tam? Ale czuję, jak mi atakuje w żołądku. Już w żołądku? Pierwszy sobie kęs przełknąłem. No ja też przełykam na bieżąco. Pali mnie. Ja go nie czuję na razie nigdzie. Czuję jakieś takie zalążki niedobrego smaku. Ale ja wiem. W takim nośniku nie jest to jakieś wyzwaniowe na razie. Żeby nie powiedzieć żadne. Mnie pierwszy kęs, który pogryzłem, przełknąłem. No dobra, uderzył. Trafiła mi się większa ilość sosu. Uderzył na żołądek, rozpalił żołądek. Natomiast stricte na razie na gardle, na tego nie czuję. Ja czuję patole smaku. Mhm. To na pewno. To się zgodzę, no. O. Będzie bełt? Nie będzie. To typowo gardło, przez to, co mnie boli. No ten jeden kęs tutaj ze środka, gdzie miałem większą ilość sosu, zrobił wrażenie, ale wrażenie niekorzystnego smaku, bo mocy to tak... No, tak. O. Ten smak. Z lekka patologiczny. To uderzenie soli i tej goryczy. Ja na razie nie wiem, czy to jest sól, czy nie sól, ale... Takie właśnie coś podobnego jak w tym Udu Reaper, ten taki przesolony klimat, nie? No widzę, gęsia. Nie, to mi nic nie stoi. Mi też nic nie stoi, ale co chcę powiedzieć, to tak na języku, na policzkach troszeczkę, na gardle delikatnie, ale na przełyku w dolnej fazie przy żołądku bardzo go czuję. A jak ja coś czuję przy żołądku, to może się źle skończyć. Ja już wolniej przeżuwałem nawet. I ostatni kęs. Chyba. Good. Ja walczę z żołądkiem. To nie pali mnie tak mocno po gardle, ale walczę żołądkowo. Nie, smaczny to on nie jest, tak? Nie jest smaczny, zdecydowanie. Jak na ten nośnik nie jest dużym zabójcą. Nośnik masz przykryty, to tak. Też inaczej. Dlatego mówię, jak na ten nośnik nie jest duży zabójca. Czy ja czuję gdzieś tam lekko rozpalone boki języka i policzki od środka i tyle. No. Nawet nie czubek wyjątkowo. Ja czuję policzki.
trochę język z przodu, ale przede wszystkim czuję palenie rury, takie zgagowość i żołądek czuję bolesny. Nie, to ja na żołądku na razie nic. Mimo, że to już jest któryś tam sos z kolei, który dzisiaj nagrywamy, to... Ja może właśnie dlatego, ale... Jest bardzo spokojnie i powiem ci, że nawet po zjedzeniu nie rośnie. Jest po prostu takie rozpalenie stabilne. Mnie boli coraz bardziej żołądek. Będzie bełt. Jak myślicie, będzie? Ja obstawiam, że po łyżeczce będzie. Byku, byku. Nie no, gdyby nie w jednym miejscu tej bułki na środku taka dość skoncentrowana dawka tego sosu, bo tak sobie rozlewałem od środka do brzegu, więc na środku go miałem najwięcej. No to gdyby nie ta skoncentrowana dawka, tylko ona była bardziej równomiernie rozłożona, to spoko, bo jakby jego największą wadą na ten moment dla mnie wyczuwalną, to jest ten taki dosyć patologiczny smak. No. Tak, to jest największa uwaga. Byku się modli już nad ostatnim kęsem lub dwoma. Brzuch mnie boli. Nie mów tego głośno, żeby się dupa nie dowiedziała. Nie, to ja o dziwo nic. Jeszcze nic i oby. W ogóle nic. No ale wiecie, ja mam większy brzuch, więc u mnie się inaczej rozkłada. Ta moc. Co tam, byku? Musisz to przełykać. No przełykaj, bo to trzymanie tego w japie nic ci nie da. A zjeść i spokój. Nie. Jak to nie? Nie. Nie wiesz? Nie. Nie dojadasz? Nie. No proszę, czyli tutaj mamy po stronie byka fail. A to co masz w ustach? Wypluwasz? Czy... Mhm. No, czyli tutaj na talerzu taki kęs lub dwa, plus tam jeden kęs wypluty. O, już? Tak szybko? Co ty? Brzuch mnie boli. Żołądek mnie zaatakował. Nie, no to pij śmietanę, pij, ale to... Ja się dziwię, bo u mnie jakby spokój. A w jamie ustnej, no trochę było, ale... Już też nie ma. Ups. Będzie bełt. Na razie takie odruchy. I to przed łyżeczką. Byku tak bełta, że aż psy z okolicy szczekają. Myślą, że szczeka na nie. No ale z drugiej strony zbełtał się, to teraz będzie miał miejsce na łyżeczkę tego sosu. Nie rozlej śmietany. Wiem, że jesteś u siebie, ale no, rozlewanie śmietany już kiedyś było na tym kanale. Wychodzisz tam z kadru z tym.
człowiekiem. Tak. No nie wiem, czy chcecie na to patrzeć, czy to przytniemy, czy to wytniemy. Wrócimy do was. Nie, no jak będziesz jeszcze był, to zostawimy, no może, wiesz, no. Nie. Nie będziesz już był to? Chcesz coś może powiedzieć? Masakra. Jakoś tego... Powiem potem. Jakoś tego... Ale no potem powiesz po burgerze, a teraz jakoś po burgerze coś? Nie, później powiem. Później powiem. Później powiem i tyle. Ała. O Boże. O Boże. Także. Jak widzicie, jest u byka grubo. A nawet bym rzekł bardzo grubo. No ale przyjął demona, to demon musi się uwolnić. Ale jak czujesz, to już jest ten sudden death, nagła śmierć, czy jeszcze nie? Byku? Przepraszam. Podłącz mi to co? Ziemia do byka. To już jest sudden death, czy jeszcze nie? Prawie. Będzie po łyżeczce? Przynieście jeszcze jedną śmietanę? Nie. Także niespodziewanie macie atrakcję już po burgerze. Ja spodziewałem się, że szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę tutaj, jaki sos testujemy, że będzie to się działo. Że będzie to się działo. Powiesz mi. Że będzie to się działo po łyżeczce na czysto, a tutaj już po burgerze takie atrakcje. Co cię teraz boli? Brzuch mnie boli. Tylko? Tylko. Na przełyku w ogóle, na gardle nic nie czuję. Żadnego pieczenia. I aż tak? To nie jest ostrościowe w ogóle nic. To jest... Jak nie ostrościowe, to... Sugerujesz, że ten burger ci zaszkodził? Był nieświeży, czy? Nie. Nie wiem. Nie chcę się tłumaczyć, bo nie. On przyjdzie na to czas. Muszę się do siebie uspokoić. No, uspokój się. Dobrze. Ja zrobię szybkie albo nieszybkie cięcie. Jak byku tutaj w miarę dojdzie do siebie, bo już chyba bełtów większych nie będzie poza tym stanem, który widzicie, takiego zgonowania, no to wrócimy na łyżeczkę i na podsumowanie. Także chwila i jesteśmy. 2000 years later. Dobra, wracamy. Tak, nie ma co przedłużać? Nie ma co przedłużać, wracamy. Dzień dobry, witajcie. No, i jeszcze raz, dzień dobry, witajcie, co? Witajcie po przerwie, nie? W sensie. Tak. No, jeszcze parę minut tutaj minęło od tego czasu, jak to przycięliśmy. Byku sobie już doszedł do siebie tak średnio, ale już bez bełtów. Nie wiem, czym to było spowodowane, bo tak jak mówię, no, gardłowo nie było tu jakichś sakramenckich reakcji, żeby nie wiadomo jak mnie zabijało, ale już po pierwszym kęsie, jak przełknąłem pierwszy kęs burgera, poczułem taką narastającą ciężkość i boleść na żołądku z prawej strony. I myślałem, że ona się, wiesz, utrzyma, tak przejdzie. Tak jakby z tym kęsem się przelała czara gorycza. Tak jakby coś tam się przetegowało. No, to jest kolejny odcinek z rzędu, który nagrywamy, więc to też swoje, aczkolwiek nie było jakichś takich mocnych. Ja też się nie chcę tłumaczyć, tak? Nie chcę się tłumaczyć, że tam, nie wiem, z przeżarcia czy coś tego, to jest bez sensu. Po prostu był bełcik, macie to, co był, lubicie. Był mocny ból brzucha, tak jak mówiłeś? Tak, był mocny ból brzucha, także mnie aż zrusiło. Nie było jakichś tam drgawek, czy jakichś, jak się to nazywa, mrówek? Dreszczy związanych z uderzeniem ostrości kapsaicyny czy coś, bo tak naprawdę na tym nośniku z takim przykrywką na jednej łyżeczce nie zdążyło nas to jeszcze uderzyć. Nie? Tak. Natomiast teraz z łyżeczki zobaczymy, jak nas to uderzy. No u mnie, tak jak mówiłem, gdzieś tam bokami języka poszło i trochę od wewnętrznej strony policzków trochę przypiekło, ale to było na
jednostajnym poziomie nie narastało i w sumie długo też nie potrwało, więc krzywdy mi nie zrobiło. Na brzuchu też absolutnie nie nic. Dobra, to z łyżeczki teraz, tak? Tak, wstrząśniemy to jeszcze, żeby każdy dostał wszystkiego zła porówno. Ups. Już nalam. No, myślę, to się rozleje. Taka płaska, nie ma co szaleć. No nie ma co szaleć. No. Taka płaska, że jest menisk wypukły, ale... Ponownie. Dobra, wykutuję sobie... Nie chcę szaleć. Sobie to już dotuję, więc zdjęcia tym razem nie dostaniecie. Nie no, dostaniecie ale... zdjęcie. Tak, zaraz, będziesz robił? Mhm. Czy tak pokażemy? Nie no, zostaniecie zdjęcie teraz. Dobra, to teraz. Jak rzadko. Dobra. Wracamy do was. Test łyżeczki, które widzieliście przed chwilą. Tak, test łyżeczki. Widzieliście tutaj bykową tak. Porcję. Ja mam w sumie podobną taką samą. To się rozlewa coraz bardziej. Dokładnie. Był menisk wypukły, teraz jest coraz bardziej. U mnie ten menisk wypukły wciąż jest. Lecimy z tą. Smacznego. Aż gdzieś się odbiło. Znowu. Niesmaczny taki chemiczno olejowy. Ty go przełknąłeś? Dlaczego? Co ty robisz? Ty go trzymasz ciągle w ustach? Chyba oszalałeś. Jak widzę, co byku robi, to od razu mi jest lepiej. Nie, ale trochę gardło piecze. Takie takie przetarcie mróweczki. Natomiast najgorsze tutaj z tego wszystkiego na czysto, no to jest ta porcja niedobrego smaku. Natomiast będę utrzymywał i tego się trzymał, że jest on mniej obleśny i mniej niedobry niż testowany ostatnio The Mix, czyli Karolina Woodu z Karoliną Reaper. Przepchnięte tak. I masz rację. Bardzo olejowy, bardzo oleisty. Tamten według mnie był gorszy. Bardzo olejowy, bardzo oleisty, ale nie aż tak niedobry jak tamten z łudu właśnie, który mówiłeś. Trochę wchodzi w chemię, trochę wchodzi w olej. Taki napędowy. Bynajmniej nie jest. Ale ostrość taka spoko. Tak, ostrość jest zupełnie no taka, o jak widzicie. Wiecie, bałem się, bo jednak poszarpało mnie tutaj 2 minuty temu. Bałem się tego, żeby to przyjmować tak na czysto, dlatego nie chciałem tak tego połykać, przełykać, ale tak naprawdę... Kawałek z kawałka. Kawałek mi trzeba było. Ale tak naprawdę, no... nie jest to jakiś poziom hardkorowo wyzwaniowy, jak widać, nawet na czysto z łyżeczki. No nie, nie. Nie jest to poziom ostrości, który by nas zabijał. Nie generuje też jakoś śliny, nie powoduje tutaj cieknięcia z nosa. Uderzyło na języku, teraz z języka mi przychodzi z tyłu na podniebienie. Trochę się odbija u mnie. Przechodzi mi na podniebienie, sobie mikrofon poprawię. U mnie już praktycznie zszedł. U mnie schodzi właśnie. W tym momencie, a przełykałem... Czuję później... takie lekkie ciepło i tyle. Także zszedł bardzo szybko. Też czuję lekkie ciepełko takie. Czuję ciepło na języku
I z tego języka schodziło na gardło, Pytanie, czy za chwilę na tego, podniebienie? pytanie, czy za chwilę tego ciepła nie poczujesz na brzuchu? Nie, myślę, że już nie. Już nie. Wszelką ciężkość, którą jakby czułem, myślę, że zwróciłem, Wyrzuciłeś z siebie. wyrzuciłem z siebie i teraz już będzie git. Żołądkowo tego w ogóle nie czuję na razie nic. I na gardle, czuję na gardle, ale zanikający już poziom, Tak. więc ten sudden death wcale nie jest taki Nie mocny. pamiętam, jaką on miał moc, które tutaj wam wrzucę. Info. Skalę będzie piekową, ile on tam miał płomyczków, bo nie pamiętam. Chyba 4 na 5 albo 4,5. Chyba 4 na 5, no. W każdym razie nie spodziewaliśmy się po czaszce, po tutaj Tak, zapowiedziach, no po samej marce, jakby po tym, jak jest popularna i reklamowana, spodziewaliśmy spodziewaliśmy się się zabijaki, natomiast tutaj nie. killera. Natomiast to nie jest killer, to jest killer pod względem nieprzyjemnego, momentami patologicznego smaku. Natomiast Język obrywa, tak? Nie można powiedzieć, że nie. u mnie U mnie język obrywa, ale ja boki go też dłużej na języku ty go trzymałem. trzymałeś znacznie dłużej. U mnie boki języka oberwały podczas jedzenia tutaj nośnika. Po łyżeczce przyjętej na czysto trochę było takiego drapania na gardle, ale to bardzo szybko minęło. No, Wszystko. bardzo szybko minęło. I po Ja burgerze, połknąłem i później. teraz po tym też. Połknąłem później. I tak naprawdę na czysto mogłem poczuć jego moc palenia, bo palenie tego burgera poczułem dochodząc do środka, bo na środku miałem tego tam X-a ze zdjęcia, to tam miałem największą ilość. Tak, no ja też miałem największą I tam koncentrację jakby na środku. czułem pieczenie takie, można powiedzieć, wyzwaniowe. Ja tam poczułem ten patologiczny smak. I patologiczny smak właśnie, który jakby dodatkowo zniechęcał do dalszego jedzenia. Natomiast to, co poczułem na żołądku, nie wiem, czym to było spowodowane. Natomiast, no teraz mi się ślina generuje. Aha. Generuje mi się ślina z ostrego. Nie, to powiem ci, że u mnie jest tak, nawet jakbym nie zjadł nic ostrego. Tak się czuję. Nie mam ani pieczenia warg, ani żadnego zdręcałego języka, nic kompletnie zero. Nie wiem, na ile jest to spowodowane tym, że zbełtałem się i jakby Też ten, możesz mieć podrażnienie, ale tak? moje ślinianki jakby dostały. Tak. Natomiast teraz już schodzi ten poziom, to nie jest jakiś mega mocny. No nie. Przed nami jeszcze na pewno Megadev, którego mamy, Tak, Ultra Dev jak nam wpadnie w łapki, to też który jest jest. na skali mocniejszy od tego Sudden Death. Jeśli go próbowaliście, to możecie dawać znać w komentarzach, jak wam on podszedł. Tak, do czego on się nadaje, bo w sumie my będziemy go z burgerem zjedli, nawet byśmy nie poczuli specjalnie ostrości, więc Tak, no myślę, że do takich zamykanych burgerków, nośnikowo bardziej otwarty jako dodatek. czy zmieszać go typowo do jakichś makaronów, czy do zup. Jako dressing do jakiegoś, do jakiejś pasty Też makaronowej. ten zaoszczyć sobie coś tak, żeby to było w środku wmieszane w daniu, żeby trochę ten smak jego niezbyt przyjemny zniwelować. No. To tak, jak najbardziej. Z kanapkami raczej mogą go jeść tylko wielbiciele tego typu smaków. No Tak, no ja wielbicielem tego typu smaku nie Tak, jestem. my nie jesteśmy wielbicielami, więc jakby z kanapkami go jeść nie będziemy, Nie. ale gdzieś tam na pewno zniknie. No i tyle. Myślę, że bez już większych refleksji, bo Bez tu. większych refleksji już mi zszedł ostrościowo. Tak, czyli No. kolejnego bełta nie będzie. Odbiło mi się, ale bezpiecznie. Myślałem, że sekundę po tym, jak to powiedziałem, jednak będzie. Nie, nie, nie zrobiłbym wam tego drugi raz. No, byłoby wesoło. Dobrze, no to jak widzieliście, nagła śmierć Nastąpiła. nastąpiła, niespodziewana wręcz nawet. Natomiast teraz już spokojnie, w pozytywnych nastrojach i do następnego. Na razie. Cześć. Cześć, cześć, do zobaczyska.